Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was najserdeczniej w naszym czwartkowym spotkaniu zasypiakowym ze świętymi. Czyli będziemy oczywiście spotykać się ze świętymi. Dzisiaj bardzo enigmatyczna grupa świętych, ale znowu mnie jakby zachęciła w pewnych okolicznościach ich życia do myślenia o czymś. Koni dzisiaj: święci męczennicy, agatonik i towarzysze. Pani pod dzisiejszą datą, czyli 22 sierpnia, tak zwane Martyrologium Rzymskie, to jest taki spis wszystkich, szczególnie męczenników z Kościoła, jest wspomnienie następujących dzisiaj świętych, jako jedna grupa. Święty Agatonik, Święta Zotyka, wraz z nimi śmierć ponieśli również Święty Teoprepi, Święty Ancindin, Święty Sewerian, Święty Zenon, Święty Wiktor, Święty Cezary, Święty Krzysztof, Święty Teon i Święty Antonin. Cała ta grupa zginęła w dniu 22 sierpnia z powodu cesarza Maksymiana. Kani cesarz Maksymian to jest taki człowiek, który należał do jednych z najkrwawczych po prostu prześladowców Kościoła. To, co on wyprawiał, to się po prostu absolutnie w głowie i w sercu nie mieści. Do Nikomedii, bo ona była wówczas stolicą tego tego cesarza. Sprowadzano wyznawców Chrystusa z całej Małej Azji i z okolic. On ich tam skazywał na tortury, zmuszał ich do wyparcia się wiary, jeżeli tego nie robili, to ginęli śmiercią męczeńską. Szacuje się, kochani, że w czasach rządów tego człowieka, tego tyrana, trzeba to powiedzieć. Śmierć tej nikomedii poniosło kilkanaście tysięcy męczenników w sensie chrześcijan. Kochani, nic więcej o tych świętych poza ich imionami nie wiemy. Wiemy tylko, że właśnie tam w Nikomedii cała ta grupa została zamordowana męczeńsko. Byli dosyć popularni na początku oczywiście chrześcijaństwa, potem to się gdzieś trochę jakoś tam zgubiło. W Konstantynopolu zniesiono specjalną bazylikę ku ich czci, co by wskazywało, że oni byli albo, albo znanymi, albo jakimiś takimi znamienitymi ludźmi stamtąd, którzy zostali po prostu zamordowani. Pani o nich, tak jak mówię, za wiele nie możemy sobie dzisiaj powiedzieć, no bo się trochę nie da. Wiemy tylko tyle, że byli chrześcijanami, że chcieli wierzyć w Pana Jezusa, wierzyli w Pana Jezusa, no i za to spotkała ich śmierć. Natomiast, no ja, kochani, pomyślcie to wszystko dlatego, że był jakiś jeden szubrawiec, nie? Jakiś jeden okropny człowiek, znaczy robiący okropne rzeczy. Człowiek, który też jest oczywiście dzieckiem Boga, którego Bóg, jestem przekonany o tym, nigdy nie będzie chciał, skreślić, wyprzeć się. Pewnie Pan Bóg robił, yy, robi, co się da, żeby go ocalić. Tego nie wiem, oczywiście, dowiemy się o tym kiedyś, kochani. Takich ludzi, no niestety w historii świata było bardzo wielu, nie? i dlaczego o tym mówię? Kochani, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj się pomodlili za, za tych najgorszych. Tylko nie, kochani, gdzieś tam, wiecie, wiem, w świecie, gdzieś tam tak daleko. Chociaż nie mówię, że za, za takich ludzi nie trzeba się modlić, na przykład, nie wiem, za Putina nie. Trzeba się modlić. Trzeba się modlić o pamiętanie. Ale, kochani, pomyślcie o takich najgorszych ludziach, i nie chodzi mi oczywiście, wiecie, że oni są sami w sobie źli, tylko po prostu złe rzeczy robili, nie? O najgorszych ludziach robiących największe zło w waszym życiu. Teraz, wcześniej. Nie chcę, kochani, oczywiście, żebyście, nie wiem, rozdrapywali jakieś rany, jeżeli to jest dla was tych chwili za ciężkie, to zostawcie to. Ale z ludzi pomyśleć o takich złych ludziach, jak to mówimy. Ja wiem, że nie ma złych ludzi, ale o ludziach czyniących zło. I pomódźcie się za nich. Konie. W sensie pomódmy się za nich. Konie, kiedy teraz będzie taka chwila ciszy, to pomódźcie się za tych waszych największych prześladowców, za tych waszych największych niszczycieli. Jeżeli takich nie ma, daj Boże w waszym życiu. To pomódźcie się za innych, w sensie, pomyślcie teraz o tych innych, którzy będą z nami się modlić w tym czasie. Pomyślcie: Ja może nie mam Panie Boże aktualnie kogoś takiego, albo nie miałem w ogóle w życiu kogoś takiego, to by jakoś wielką krzywdę mi zrobił. To modlę się za, za, za tych innych, którzy skrzywdzili innych słuchaczy, teraz zasypiaków. Czyli oddajmy Panu Bogu w ręce to zło, które ludzie czynią, ich samych, ich serca, z prośbą o pamiętanie, o nawrócenie, o naprawienie krzywdy, o odwrócenie się od zła. Pamiętajcie, kochani, że modlitwa, miłość nieprzyjaciół, to jest jedna z najbardziej Chrystusowych rzeczy, nie? Pomódmy się teraz, kochani, za tych wszystkich, którzy czynią zło. Panie Jezu, Ty oddałeś swoje życie za każdego człowieka na krzyżu, za każdego. Ty nikogo w swoim sercu nie pominąłeś, po to, żeby każdego grzesznika, zbrodniarza, niszczyciela, żeby dotknąć Twoją miłością. Jezu, prosimy Cię, posyłaj Świętego Ducha tym wszystkim, którzy czynią zło, żeby się odwrócili od tego zła, żeby je naprawili, żeby się nawrócili, żeby odmienili swoje serca, żeby weszli na drogę dobra, na drogę naprawy zła, które uczynili. Jezu, proszę Cię, poślij Twojego świętego ducha pełnego miłości i miłosierdzia ku nawróceniu wszystkim grzesznikom. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I kochani, dajcie mi się oczywiście na koniec pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa i kochani do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa. Pa.